Już wydaje mi się, że sytuacja jest opanowana. Tak jest, ona ruszyła dobrze. Tam troszkę gorzej Gabon. I Palmuna ucieka. Palmuna na drugim miejscu galopuje Albir. Zatem Palmuna, Albir, pozostałe konie. Tam niosący się Gabon jest w czołówce, ale już przesuwa się do przodu Esana. Stawka troszeczkę się zaczyna grupować. 1400 metrów przed celownikiem. Wszystkie konie razem, oprócz tutaj Almera, który jest z tyłu za stawką. On galopuje na ostatniej pozycji. Palmuna, Palmuna na drugim miejscu, Gabon, dalej przy wewnętrznej Albir, za nim Esana, tutaj od pola Galal Kaledijach, no i dwa konie z tyłu, Albir oraz Almer. I za chwilę będą w zakręcie. Palmuna podkręca tempo, na drugim miejscu galopuje Gabon. Na trzecim Albir, na czwartym Esana i ta czwórka ma przewagę nad resztą stawki. Tam zaczyna ciężko galopować i odpadać Galal Kaledijach. Przed wyjściem na prostą Esana, przepraszam, Palmuna, na drugim miejscu jest Gabon, na trzecim Esana. I rozpoczyna się walka na finiszowej prostej. Gabon idzie lekko, jeszcze nieźle broni się Palmuna, ruszyła również Esana. Gabon, Esana, Palmuna i jeszcze jest tam blisko Albir. O dwa konie będą walczyło o zwycięstwo. Na razie obydwa idą dość lekko. Gabon, Esana, Gabon, Esana, Esana, Gabon. Gabon, Esana, Esana przy wewnętrznej. Już zaczyna pracować jeździec na Gabonie. Gabon ma niewielką przewagę. Do celownika jeszcze 50 metrów. No i za chwilę celownik Gabon wygrywa ten wyścig. Druga jest Esana. Na trzecim miejscu dociera do celownika Albir, a na czwartym zmęczona prowadzeniem Palmuna.